18 Sokołów Podlaskich, Pogoń Siedlce. Nie występował właśnie przez pół roku w Podlasie, a przez pół roku w Pogoni. I dlatego podwójna nominacja klubowa. Piotr Krysiński, Podlasie Sokołów Podlaskich. Patryk Magier, Podlasie Biała Podlaska. Też proszę w zastępstwie kogoś może z klubu, bo Patryk dzisiaj telefonował, jest w górach, bo jutro rozpoczyna obóz pod Krakowem. Piotr Ogórek, Pogoń Siedlce. Nie widzę Piotrka, proszę kierownika zespołu Pogoni, Darka Menaczyka. Piotr Piorun, Zryk Sobolew. Marek Piotrowicz, Orlęta Skomlek Radzyń. Piłkarz ten już nie jest w Orlętach, gra w Hetmanie Zamość, no ale liczy się oczywiście ubiegły rok. Bardzo proszę przedstawiciela, jeżeli Marka nie ma, klubu Orlęta Skomlek Radzyń. Krzysztof Stężała, Orlęta Skomlek Radzyń Podlaski. Dariusz Solnica, Orlęta Łuków. I Daniel Syta, Huragan Międzyrzec Podlaski. A zwycięzcę wskażą nam pan Arkadiusz Kasznia, prezes POZPR i prezes OZPN Siedlce, pan Ryszard Moczygrodek. Szanowni Państwo, najsłynniejszą galą, najsłynniejszym festiwalem, najsłynniejszą imprezą tego typu jest ta oczywiście organizowana w Hollywood przez Akademię Filmową. My nie jesteśmy gorsi, co prawda zamiast czerwonego dywanu mamy równie czerwone, piękne siedzenia na tej auli, a zespół z Łomasem trzyznacznie przewyższał bez awaryjności amerykańskie w 16 i za to proponuję w tym momencie brawa szczególne dla zespołu. Natomiast kategorią zrobimy w ten sposób, że w tej chwili pan prezes odczyta laura finalistka z cyklu Zawodniczka 2007, a jest nią Izabela Gulińska. Izabela Gulińska, a to jest prezesa klasy. Iza Głodzińska to bramkarka występująca w ekstralidze zespołu AZS-PWZ Biała Podlaska. Z drużyną tą zajęła w rozgrywkach sezonu 2006-2007 czwarte miejsce w kraju, a w grudniu ubiegłego roku wywalczyła z koleżankami brązowy medal falowych mistrzostw Polski. Przede wszystkim jest jednak pierwszą golkiperką reprezentacji Polski seniorek. W rozegranym w Chicago meczu międzypaństwowym Meksyk-Polska w końcu września ubiegłego roku została uznana najlepszą zawodniczką. Jej grupowymi trenerami są Marcin Kasprowicz i Andrzej Soroka, a w reprezentacji Jan Stęczak. Proszę przekazać Panie Prezesie gratulacje. Natomiast już pozwoliłem sobie w międzyczasie zajrzeć do koperty z tytułem Zawodnik 2007. I jest mi bardzo miło powiedzieć, no właśnie, niech będzie już kontynuując ten wątek poludzki, że Oscar goes to Krzysztof Stężała. Krzysztof Stężała to bramka szalona z pole Gazy Podlaski, podstawowy zawodnik trzecioligowego zespołu, który występując w tej klasie rozgrywkowej jako Benjaminek zajął na koniec sezonu 2006-2007 wysokie czwarte miejsce. I kolejna kategoria. Trener seniorów. Nominowani. Robert Bala, ŁKS Łochów. Marek Majka, Orlęta Skomlek Radzyń Podlaski. Janusz Puchalski, Mazowia Mińsk Mazowiecki. Mirosław Sobczak, Huragan Międzyrzec Podlaski. Grzegorz Tomala, Anur Wilda.
Paweł Trojewski, pogoń 700. Przemysław Tryboń, Wernicki Stoczek Buchowski. Andrzej Zarzycki, Orlęta Łup. A werdykt przedstawi pan Henryk Golecki, członek zarządu BOZPN. Dziękuję bardzo. Jest mi strasznie miło, że właśnie w tej kategorii mogę odczytać zwycięzcę, tym bardziej, że tak patrząc na ten skład, to są ludzie, których kiedyś chciałem mieć w drużynie, tak jak Andrzej Gmirek, który kiedyś w mojej drużynie grał. Marek Majka, którego podziwiałem jako zawodnika pierwszoligowego grającego na przykład na Stadionie Motoru Lublin, a grający w klubie Górnik Zabrze. Czy wreszcie Janusz, z którym walczyliśmy na morze na boisku już. No ale teraz już do rzeczy. Gratuluję wszystkim panom nominacji. Chcę ogłosić, że laureatem został pan Majka. Serdecznie proszę. Panie Heniu, proszę o ten najpierw. Od tego najważniejszego. Gratulacje.